Izajasza 53, rozdział 3, werset. Zgradzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Księga Izajasza 53, werset 3. Wzgardzony przez wszystkich ze względu na mnie. Alarm rozbrzmiewał z powodu pożaru w małym miasteczku. Gdy straż pożarna nadjechała, cały dom stał już w płomieniach. Nagle w jednym z okien pojawił się mały chłopiec. Już matka w panice chciała wbiec do domu, aby go ratować, lecz została zatrzymana. Jeden ze strażaków utorował sobie drogę wśród płomieni i dymu do chłopca. W drodze powrotnej ochraniał go swoją kurtką. Udało mu się wyjść z morza płomieni i uratować chłopca, jednak sam poniósł ciężkie poparzenia. Po paru miesiącach, gdy rany się zabliźniły, jego twarz była nie do poznania. Tak bardzo się zmieniła z powodu blizn oparzeniowych. Czas mijał, sąsiedzi się zmieniali, pożar odszedł w zapomnienie. Dzieci, które spotykały owego mężczyznę, którego wygląd był zmieniony przez blizny, uciekały od niego i bały się go. Jednak po pewnym czasie nabrały odwagi i naśmiewały się z niego i zaczepiały go. Również ten chłopiec, który został uratowany z ognia, gdy jego rodzice się o tym dowiedzieli, przerazili się, gdyż nie zapomnieli tego bohaterskiego czynu. Tego wieczoru opowiedzieli chłopcu historię jego ratunku i dlaczego twarz tego strażaka jest inna. Chłopiec pojął, że jego ratownik poniósł wiele blizn z powodu niego, że ryzykował swoje życie, aby go uratować. Pan Jezus Chrystus był wzgardzony, wyśmiany, oplwany, biczowany, ukrzyżowany. Oddał swoje życie. Dlaczego? Aby mnie ratować. On zraniony był za moje występki, starty za moje winy, ukarany został dla mojego zbawienia. Tak uczy Izajasza 53:5. Czy nie powinienem być mu za to wdzięczny i miłować go? Zgardzony przez wszystkich ze względu na mnie. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Izajasza 53:3.